Dziękuję mi, Karen, za to życzliwe zaproszenie. Witam serdecznie, szczególnie te osoby, które dołączyły do nas. Jak już wspomniałem w pierwszej części, dzisiaj obchodzimy Dzień Rodziny Chrześcijańskiej, Rodziny Adwentowej. Może dlatego, że 26 obchodziliśmy Dzień Mamy, a wkrótce będzie Dzień Dziecka. Chcemy skupić naszą uwagę na rodzinie. Rozumiem, dlaczego psalmista napisał, jak to dobrze, jak bracia w zgodzie mieszkają. Płoty są całe. Dzisiaj o tej rodzinie, która żyje w zgodzie, która jest świadectwem. Bóg to rodzina. Bóg to Ojciec, Syn i Duch Święty. To jedność trzech istot boskich. Bóg poszerzył tę rodzinę, stwarzając człowieka na swoje podobieństwo. I w ten sposób ta święta rodzina została poszerzana do 5 osób. Bóg polecił Adamowi i Ewie: rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Bóg dał zadanie człowiekowi. Także i dzisiaj pragnie, aby ta rodzina, święta rodzina, poszerzała się. My jesteśmy tą rodziną. Z racji stworzenia, ale także z racji pokrewieństwa duchowego. Dzisiaj uczyliśmy się o tym, że Pan Jezus wskazał na swoich uczniów jako na prawdziwą rodzinę. Dzisiaj chcę mówić o Bożym oczekiwaniu względem rodziny, współczesnej rodziny. Chcę się odnieść do czasów Eliasza, podobnych do współczesnych czasów, w których żyjemy. Chcę nawiązać do Kartaginy. Była to ostatnia noc Kartaginy. To bogate miasto, ale chciwe, okrutne, niemoralne miasto, które było stolicą Republiki, stało się powodem najazdu Rzymian. Ta Kartagina opierała się Rzymowi długo. Katon, starszy mówca, polityk, pisarz rzymski, przy każdej okazji, kiedy przemawiał w Senacie, kończył swoje wypowiedzi, powtarzając: Kartagina musi być zburzona. I oto przeznaczenie i perła Morza Śródziemnego stanęły twarzą w twarz, bowiem legiony rzymskie znalazły się wokół miasta Kartagina. W swojej książce Cierpiące dzieci Max Rafferty opisuje, jak tej przepięknej nocy w 146 roku przed naszą erą rodzice, mieszkańcy Kartaginy spotkali się w centrum miasta i postawili posąg Molocha, który został rozgrzany do czerwoności. Postawiono rampę i wrzucano do pieca, do wnętrza Boga Molocha, małe dzieci. Te małe dzieci były prowadzone przez starsze dzieciaki, przez braci i siostry, dziewczynki i chłopców, i udawali się wszyscy w objęcia Molocha, z którego wnętrza buchał żar. Poniżej rodzice krzyczeli i błagali tego okrutnego bożka po to, aby zachował ich przed grożącym im najazdem Rzymian. Jedno po drugim dzieci spadały z rampy w dół na wściekłe płomienie, gdzie wkrótce runęły popchnięte przez kapłanów. Zastanawiamy się, jak to mogło się stać. Te niewinne dzieci, złożone w ofierze groteskowemu bóstwu,
Następnego dnia Rzymianie zdobyli miasto i zabili 90% mieszkańców, a resztę uprowadzili do niewoli. Moloch został zwalony, rozbity, starty na proch. To miasto zburzone, zaorane i posypane solą. Przeklęte miasto. Archeolodzy Lawrence Stage i Samuel Wolf w ruinach starożytnej Kartaginy na cmentarzysku odnaleźli 9 warstw, gdzie było około 20 tysięcy urn z prochami dzieci, ze spalonymi kośćmi tych maleństw, głównie z rodów arystokratycznych. Trudno zrozumieć, jak mieszkańcy Kartaginy mogli poświęcić swoje dzieci. Ten kult wśród Fenicjan kwitł, ale także naród izraelski został zarażony tym kultem Baala, Asztarte, Molocha. Fenicjanie z królewskich miast Tyru i Sydonu, to dzisiejsze tereny Libanu, byli od północy najbliższymi sąsiadami Izraela. W tym czasie Achab był królem. Był to najgorszy, jeden z najgorszych królów obok Manasesa. On pojął za żonę królową Jezebel, która była córką króla Sydonu, kapłanką Baala i Asztarte. W tamtych czasach narodowi izraelskiemu powodziło się bardzo dobrze. Był to okres prosperity gospodarczej, ekonomicznej, politycznej, militarnej, ale to dotyczyło głównie wyższej warstwy społeczeństwa. Król Achab założył bezpłatny trakt handlowy łączący północ z południem i handel rozwijał się. Izraelici cieszyli się popytem na ich lokalne produkty rolne. Eksportowali zboże, suszone owoce, wino, oliwę oraz zwierzęta hodowlane. A murów miast strzegła silna armia. Jeśli znamy Hannibala i jego wyczyny, to był jedyny, który oparł się rzymskim legionom. Nie obawiali się najazdu wroga, ale oto wróg u bram. Gdy wszystko wydawało się prosperować w kraju, a myślę teraz o Izraelu, nie było tak dobrze, szczególnie tym najuboższym. Szacunek dla ludzkiego życia był na równi pochyły. Kraj został zalany falem przestępczości. Sam król, aby się przypodobać ukochanej żonie Jezebel, doprowadził do śmierci człowieka, któremu wykradł kawałek cennej ziemi. Ten król zgodził się na kult, który rozwijał się w kraju, gdzie było 850 kapłanów. Także był tam nierząd sakralny. To mogło podobać się narodowi izraelskiemu. Chciał być jak narody ościenne. Czy była jakaś nadzieja na zmianę, na wydźwignięcie z tego moralnego upadku? Czy moralność poszła w błoto na zawsze? Oto Bóg powołuje Eliasza, który doprowadza do konfrontacji pomiędzy Bogiem Jahwe i Baalem. Za namową proroka Eliasza Achab gromadzi na górze Karmel owych kapłanów w kulcie Baala, Asztarte. Eliasz sądził, że jest sam. I na tej górze doszło do próby. Ryzykując swoim życiem, Eliasz modli się prostą modlitwą przed Bogiem, która brzmi: wysłuchaj mnie, o Panie, wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce. To właśnie ci ludzie, lud Boży,
Potrzebowali nawrócić swoje serca na nowo do Boga. Eliasz polecił kapłanom w kulcie Baala, aby złożyli swoją ofiarę z cielca na ołtarzu. Od rana ci kapłani modlili się do swojego Boga, tańczyli wokół ołtarza, zadawali sobie nawet rany nożami i włóczniami, ale Bóg nie przemówił. Nie spuścił świętego ognia, który by przyjął ich ofiarę. I kiedy zbliżała się pora ofiary wieczornej, Eliasz prosi, aby rozczłonkowano ofiarę, wykopano rów wokół ołtarza zbudowanego z 12 kamieni, aby wlano tam 3 razy po 4 wiadra. Ta ofiara była mokra i modli się do Boga i co czyni Bóg? Spuszcza ogień z nieba. Bóg objawił swoją moc w tak spektakularny sposób. Ale co się dzieje z prorokiem? Mimo że uzyskał definitywne zwycięstwo, to jednak musi uciekać. Nie znalazł posłuchu wśród warstwy rządzącej. To, co uczynił, nie było do zaakceptowania na dworze królewskim. Stał się człowiekiem wyjętym spod prawa. Jego pragnienie reformy spełzło na niczym. Mimo tak ewidentnego dowodu Bożego istnienia i jego mocy, sam prorok był zniechęcony, zrezygnowany. Jezebel przyobiecała, że zabije go. Dlatego Eliasz ucieka. Ucieka daleko. Nic nie mogło wyrazić lepiej tego wewnętrznego dramatu proroka niż jego ucieczka na pustynię. On życzy sobie śmierci. Pustynia bez szlaków, bez dróg, bez drogowskazów. To śmierć. Tam pragnie umrzeć. Jak czytamy jego słowa modlitwy: wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Ten, który sprowadził ogień z nieba, teraz leży pod drzewem zupełnie zniechęcony i prosi o zwolnienie go z prorockiej misji. To była wielka próba wiary dla proroka. Ludzkie środki zawiodły. Wówczas nastąpiła interwencja Boga. Bóg posłał anioła, który posilił proroka, który udaje się w podróż i w sile pokarmu, który otrzymał, idzie przez 40 dni na górę Horeb. Tam, gdzie wcześniej Mojżesz spotkał Boga. Tam, gdzie Bóg jako objawił się w mocy, kiedy ziemia drżała w słupie ognia, przemawiał. A naród izraelski był przestraszony. I na tej górze Bóg objawił się Eliaszowi nie w mocy i sile, nie w wiatrze, ogniu, trzęsieniu ziemi, ale w cichym powiewie wiatru. Spokojnie. Bóg nakazał Eliaszowi stanąć przed grotą, aby mógł się z nim spotkać. Od czasów góry Karmel aż do czasów Jezusa upłynęło ponad 700 lat i w tym czasie Bóg już ani razu nie objawił się w tak spektakularny sposób jak na górze Karmel, pochłaniając ofiarę ogniem. Czy to pomogło Izraelowi? My często też jesteśmy chciwi cudów, znaków, czynów niezwykłych na potwierdzenie istnienia Boga, na potwierdzenie Bożej obecności w naszym życiu. Chcemy widzieć takie szczególne znaki. Bóg przez tak długi okres czasu, aż do Jezusa, nie dokonał ani jednego publicznego cudu. Pomijam te osobiste, indywidualne cudy.
Te środki zawiodły. Czego chciał nauczyć Bóg Eliasza? Dopiero gdy Eliasz zrozumiał prawdziwy charakter Boga, który został mu objawiony, rozpoczyna na nowo, ale inaczej. W jaki sposób? Powołuje szkoły prorockie. Zaczyna tę reformę ludu, rodzin, od kształcenia, wychowywania, nauczania dzieci. Eliasz nauczył się spoglądać na wydarzenia historii oczyma Boga, który jako jedyny jest Panem natury, wydarzeń, życia i śmierci, który w sposób ukryty sprawuje rządy, cicho, który domaga się prawa i sprawiedliwości, karze też za niesprawiedliwość, ale jest, nawet wtedy, kiedy nie widzimy dowodów Jego obecności. Eliasz nie umarł śmiercią naturalną, jak podaje opis biblijny. Eliasz został uniesiony do nieba na rydwanie ognistym. Zazdroszczę mu tego doświadczenia. Widzimy go później na górze przemienienia wraz z Mojżeszem. Stał się symbolem wszystkich tych, którzy będą zabrani żywo na spotkanie z Panem. Końcowe słowa Starego Testamentu podają podobną myśl. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Tym posłańcem, który działał w duchu Eliasza, był Jan Chrzciciel. I w tym samym duchu działa nasz Kościół, w duchu Eliaszowym, przygotowując, podobnie jak Jan Chrzciciel, drogę naszemu Panu, który nadchodzi. Już wkrótce Kościół Boży będzie pochwycony do nieba. Jak czytamy w Księdze Malachiasza w 3 rozdziale, oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego, i skłoni serca ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, aby nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem. Przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa będzie to pojednanie, nakłonienie serca rodziców do dzieci, dzieci do rodziców. Żyjemy w czasie, kiedy rodzina przeżywa kryzys. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce co czwarte małżeństwo się rozpada. Ta podstawowa komórka społeczna, o której mówiliśmy nie tak dawno, doznaje niezwykłego osłabienia przez szatana. Dawniej mówiliśmy, że rodzina jest postoją społeczeństwa, ale jak ostatnie sondaże ukazują, ten ciężar zostaje przeniesiony na jednostkę. Coraz więcej młodych ludzi decyduje się żyć bez formalnego związku małżeńskiego. Decyduje się, aby nie mieć dzieci. Podobnie jak w czasach Achaba, dzisiaj lud Boży potrzebuje nawrócić swoje serce do Boga i do domu i do rodziny. I nie stanie się to w cudowny sposób, tak jak to było za dni Eliasza. W dniu Pięćdziesiątnicy ogień stąpił z nieba i znów stąpi, ale nie od Boga, od szatana, i wielu będzie zwiedzionych. Ta obietnica zapowiedziana przez Boga w Księdze Malachiasza w celu wzmocnienia rodziny jest, drodzy, dla naszego pokolenia. To dla nas. Opisując czasy, w których żyjemy, Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 24:12, a ponieważ zmorza się nieprawość, oziemnie miłość wielu. I miał rację. I widzimy to wokół nas.
Nie tak dawno pewna kobieta o imieniu Barbara wystawiła na sprzedaż w internecie swoje dziecko za 5000 zł. Ale możecie je kupić o wiele taniej. Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak dzieci zabijają rodziców, a rodzice zabijają dzieci. Dzisiaj mamy ogromny kryzys moralny, i to na całym świecie. To jest bankructwo ludzkiego współczucia, miłości, przebaczenia i uzdrowienia. Ale w tym chłodnym społeczeństwie Bóg daje nam poselstwo, które mamy kierować do świata. Bóg posyła ludzi do świata z tą ostatnią wiadomością o miłości, o przemienieniu serc ojców, matek i zwróci je ku dzieciom, a serca dzieci ku ojcom. Ta wiadomość została zawarta w życiu, posłannictwie i czynach Jezusa Chrystusa, który dodał otuchy i wzbudził z martwych syna tej wdowy z Nain, który obejmował dzieci, błogosławił i przywrócił im prawdziwą godność, który wyciągnął rękę i pomógł zdesperowanemu ojcu z powodu choroby jego syna, który cierpiał na epilepsję, który ująwszy dziewczynkę za rękę wyszedł naprzeciw ojcu, który cierpiał z powodu straty córki. Który przywrócił godność i czystość Marii Magdaleny, oczyszczając ją z grzechu, wyganiając 7 demonów. Który, umierając na krzyżu, pamiętał, aby zadbać o swoją matkę, powierzając ją opiece umiłowanemu Janowi. Nie wiem, czy wiecie, drodzy, ale dzisiaj nasze społeczeństwo cierpi z powodu braku opieki, może nie tyle nad dziećmi, co starszymi osobami. Tylko 18% osób starszych, emerytów, ma opiekę dzieci. Dzieci gdzieś udało się za granicę, do innego miasta. Jest wielka potrzeba opieki nad starszymi osobami. To też jest wskazówka dla nas, jak mamy dzisiaj prowadzić naszą misję, idąc w ślad za tą obietnicą Malachiasza. Ta obietnica skłonienia serca ojców ku synom i synów ku ojcom to przesłanie miłości, którym zawarte jest przywrócenie godności rodzicom i ich dzieciom. Jesteśmy powołani do głoszenia tego poselstwa, które przemieni serca ludzi, zwróci ich z powrotem do domu. Pan Jezus opowiedział przypowieść o synu marnotrawnym, którą chciałbym przytoczyć. Ten ojciec pozwala synowi odejść. On go kocha. Ten syn nie odchodzi, zatrzaskując drzwi za sobą. On nie słyszy słów: jeżeli odejdziesz, to już więcej nie wracaj. Ten ojciec tęskni za synem. Codziennie modli się za nim. Kocha go. I ten w końcu wraca śladami miłości ojca. Tą drogą, którą odszedł. Ta przypowieść mówi nie tyle o synu marnotrawnym, co o ojcu. Też ojciec ma miłosierdzie nad tym starszym bratem, który pozostał w domu, nigdzie nie odszedł, ale w domu się zagubił. Ten ojciec równie serdecznie zwraca się do starszego syna, jak do młodszego. Darzy jednego i drugiego, bez wypominania. Być może teraz utożsamiasz się z młodszym lub starszym synem, bo przecież każdy z nas ma jakiś swój marnotrawny wycinek w życiu. Ale my powinniśmy, drodzy, dorastać do pełni wymiarów Chrystusowych, do tego ojcostwa,
do tego boskiego macierzyństwa. Bo Bóg to nie, ani ojciec, ani matka. Bóg przejawia cechy i tacierzyństwa, i macierzyństwa. Bóg jest miłującym ojcem i Bóg pragnie pośród nas wzbudzić takich ojców i matek, które równie będą modlić się i oczekiwać na zagubionych tych z zewnątrz, jakich jest wewnątrz. Takich dzisiaj Bóg potrzebuje rodziców namaszczonych Duchem Bożym. Prorok Eliasz pozostaje kimś wyjątkowym również dla współczesnych Izraelitów. Posłuchajcie modlitwy, którą do dzisiaj pobożni Żydzi zmawiają na koniec kolacji. Niech miłosierny Pan obdarzy swym obfitym błogosławieństwem ten dom i stół, przy którym jedliśmy. Niech pośle proroka Eliasza, który przekaże nam dobrą nowinę o zbawieniu i pocieszeniu. Bóg ma swojego Eliasza dzisiaj. Tym Eliaszem jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, powołany do ogłoszenia ostatniego poselstwa do ginącego świata. Ten Eliasz z Tiszby nie umarł śmiercią naturalną, ale został uniesiony do nieba, co zapowiada, co stanie się z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Ale zanim to nastąpi, będziemy poddani próbie nasze rodziny. Ojcowie, matki, dzieci. Eliasz, wiedząc o tym, że opuści tę ziemię, zabrał swojego syna Elizeusza i udali się w ostatnią podróż po szkołach prorockich, które założył. I wyruszyli z Gilga. Udali się dalej do Betanii, potem nad Jordan, a za Jordanem była już ziemia obiecana, ten Kanaan. Tak ujmując tę wędrówkę alegorycznie, Gilgal oznacza świat, po hebrajsku okrąg, świat. Wychodząc z tego świata, drodzy, ujrzeliśmy cel, który był przed nami. To kolejny etap wędrówki, Betel. A Betel co oznacza po hebrajsku? Dom Boży. Ale po drodze napotykamy na kolejne miasto, Jerycho. Jerycho po hebrajsku znaczy pachnące miasto, ale także powabne miasto. Dawniej była to oaza kwitnąca. Moglibyśmy ją przyrównać do dzisiaj Las Vegas albo do Zakopanego, gdzie zjeżdżają się tłumnie ludzie w poszukiwaniu uciech. Wielu w tej drodze, obierając sobie za cel Królestwo Boże, po drodze zostaje w takim powabnym miejscu. Ale przed nami jeszcze jedno miejsce. Jordan. Co znaczy Jordan po hebrajsku? Jordan to znaczy rwąca rzeka, ale także rzeka sądna. Dlaczego sądna? Ponieważ całe to pokolenie niewierne Bogu, które wędrowało przez 40 lat po pustyni, nie wierząc Bogu, nie ufając Mu, pozostało po tej niewłaściwej stronie rzeki sądnej. Drodzy, myśmy także obrali sobie za cel Królestwo Boże i pielgrzymujemy, ale przed nami sąd, który nadchodzi. Historia wniebowzięcia Eliasza kończy się, że jego duch, duch trzecich, jak przystało na syna pierworodnego, spoczął na jego następcy, Elizeuszu. On odziedziczył Ducha Świętego i przeszedł przez tę rzekę suchą stopą, uderzając płaszczem ziemi. Po co dzisiaj jako rodziny będziemy się modlić, aby w tym trudnym czasie, kiedy
rodzina przeżywa kryzys, także i nasza rodzina krwawi. Będziemy się modlić o tego Ducha Świętego, abyśmy mogli ogłosić to poselstwo własnym przykładem, będąc nienagannymi rodzicami, dziećmi. To, czego potrzebujemy dzisiaj najbardziej, to tego Ducha Eliasza. Prośmy o Niego, tak jak Elizeusz, a stanie się nam. Prośmy o tę moc z wysokości, a Bóg przyjdzie i doprowadzi naszą wędrówkę do końca. Sprawmy, aby nikogo z naszej rodziny nie brakowało w Królestwie Boga naszego, czego Wam, kochani, życzę, jak i sobie. Amen.